trzecia konferencja z cyklu Drogę do Wspólnoty. Dzisiejszy temat jestem chrześcijaninem, kocham, chcę być kochanym. W tych poprzednich tematach, w pierwszym zobaczyliśmy, że wspólnotą doskonałą jest Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. I od tej wspólnoty mamy się uczyć. Mamy się uczyć od miłości, jaka jest między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. W drugim temacie zobaczyliśmy, że co jest źródłem, kto jest źródłem chrześcijańskiej wspólnoty. Kiedy z wiarą przychodzimy do Boga, kiedy oddajemy nasze życie Jezusowi, wstępuje do nas Duch Święty i na skutek wiary i oddania życia Jezusowi, na skutek napełnienia Duchem Świętym, jesteśmy poruszeni do tego, żeby być ze sobą. To, co mamy w Dziejach Apostolskich w rozdziale drugim opisane, kiedy tylko wstąpił Duch Święty, nagle wszyscy chcieli przebywać ze sobą, nawet jest napisane, że wszystko mieli wspólne. Do tego stopnia Duch Święty poruszał. Źródłem chrześcijańskiej wspólnoty jest nasza wiara i Duch Święty, który na skutek tej wiary przychodzi, nasze życie przemienia. I co jeszcze robi z nas Duch Święty? Czy tylko On nas popycha do tego, żeby przyjść na wspólne spotkanie modlitewne, żeby pobyć trochę z innymi? Duch Święty dokonuje pięknej rzeczy w momencie, kiedy spotykamy Pana. Kiedy spotykamy Pana, to Pan pozwala nam odkryć coś, co grzech w nas zabił. Zobaczcie, bardzo ważną rzecz. Świat próbuje z człowieka zrobić przedmiot. Świat, który leży w mocy złego, z człowieka robi narzędzie, robi przedmiot, robi trybik w wielkiej maszynie, wielkiej korporacji, takiej może być ogólnoświatowej. I to tutaj ten wątek można by było teraz rozwijać na szereg tutaj różnych przykładów, ale widzimy, myślę, że to jest kwestia jasna. Świat, który leży w mocy złego, z człowieka próbuje zrobić pewien przedmiot, a dokładniej za tym stoi szatan, który chce z człowieka zrobić właśnie trybik w maszynie i taki przedmiot, który dodatkowo jeszcze nie czuje swojej wartości. Jedno ze zranień, które jest takich bardziej poważniejszych, to cytuję za księdzem Rufusem Pereirą, jest poczucie niższości. Jestem kimś gorszym. To robi właśnie grzech, który sprawia, że czuję się mało wartościowym. To robi zły duch, który chce, żebym poczuł się mało wartościowym, nieprzydatnym, bezużytecznym. Tak najbardziej obrazowo, myślę, że to widać tak bardzo boleśnie obrazowo. Widać to w kobietach, które sprzedają swoje ciało, czyli w prostytutkach, które na skutek grzechu czują się rzeczywiście jak przedmiot, a nie jak osoba. Ale słuchajcie, to nie tylko tak, że tutaj wymieniam jeden rodzaj grzechu. Każdy grzech i trwanie w grzechu sprawia, że człowiek czuje się mniej lub bardziej przedmiotem. A co robi Duch Święty? Duch Święty przychodzi i odnawia w każdym z nas godność osoby. Zobaczcie, jedno z najczęstszych proroctw, które się pojawia, ale też jedno z najczęstszych proroctw, przez które przychodzi uzdrowienie serca. Widziałem to wiele razy, kiedy osoby zalewały się łzami, słysząc najprostsze proroctwo na modlitwie stawienniczej. Moje dziecko, kocham Cię. Dlaczego nagle człowiek płacze i czuje się uzdrowiony, nawet wyzwolony? Bo nagle ktoś go nazwał dzieckiem, ktoś go obdarzył miłością. Bóg przychodzi i mówi przez to proroctwo. Duch mówi do tego człowieka, nie jesteś przedmiotem, nie jesteś kimś bezużytecznym, nie jesteś kimś bezwartościowym. Jesteś moim dzieckiem i ja Cię kocham. I w tym właśnie widać, jak Duch Święty odnawia w nas każdym, w każdym z nas, kiedy Go spotykamy, odnawia w nas godność osoby. To, co było stracone, nagle mamy na nowo odzyskane. To, co widzimy w takim biblijnym symbolu, kiedy ojciec każe synowi, każe przynieść dla syna marnotrawnego najlepszą szatę, pierścień na rękę i sandały na nogi. Byłeś kimś bezwartościowym, jak śmieć w oczach Żydów, pasienie świń i co więcej, jedzenie razem ze świniami, to byłeś gorzej niż zwierzę, bo były zwierzęta czyste i nieczyste, a Ty zwracałeś się ze zwierzętami nieczystymi, jesteś jak śmieć. A ojciec nagle mówi, przynieście najlepszą szatę, pierścień na rękę, sandały na nogi, masz przywróconą godność. I zobaczcie, to robi Duch Święty, czytamy to w listach świętego Pawła, między innymi w liście do Rzymian, że Duch woła w nas Abba Ojcze, Bóg Ojciec wysłał do naszych serc Ducha na dowód tego, że jesteśmy synami i dziedzicami i współdziedzicami Chrystusa. Utracona godność jest nam przywrócona, na nowo czuje się osobą, nie tylko przedmiotem, nie tylko jakimś osobnikiem, ale osobą. I jedną z cech osoby jest to, że osoba jest powołana przez Pana. Każdy z nas jest powołany do wolności i do miłości. I Duch Święty tego nam daje doświadczyć. To, co mówi święty Paweł w liście do Koryntian, gdzie jest Duch Pański, tam wolność. Kiedy przychodzi Duch Święty, ja nagle czuję się wolny. To jest doświadczenie wielu osób po chrzcie w Duchu Świętym. Choćby nie wiadomo, jaka była opresja w pracy, jaka nie wiadomo, jaka opresja w domu, w relacjach rodzinnych, nie wiadomo, jaka opresja życiowa, nagle po chrzcie w Duchu Świętym ja się czuję wolny. Dookoła strzelają, dookoła grzmoty, burze, pioruny, a ja się czuję wolny. Bo gdzie Duch Święty, tam wolność. Gdzie Duch Pański, tam wolność.
I druga rzecz, do której uzdalnia Duch Święty, uzdalnia do kochania. Coś, co wcześniej było niemożliwe, dla najbardziej zranionych osób wydawało się niemożliwe, żebym kogoś pokochał. Duch Święty nawet najbardziej zranione serce uzdalnia do miłości. Nagle odkrywam, że po pierwsze jestem wolny, wolny od grzechów, wolny od swoich złych emocji, wolny od tej klatki, w której byłem. I co więcej, ja, który wydawało mi się, że mam serce już wyschłe, a biur, nie potrafię kochać, na nowo potrafię kochać. Chrześcijanin, czyli uczeń Chrystusa, naśladowca Chrystusa, nagle jest zdolny, dzięki Duchowi Świętemu, kochać tak jak On. I po tej zdolności kochania poznajemy, po tej zdolności nagle otworzenia serca na braci, im bardziej otwieramy to serce, im bardziej jesteśmy tego zdolni, po tym poznajemy, że w nas wstępuje Duch Pański, w nas wstępuje życie. Dzisiaj jeden tylko fragment biblijny, który chciałbym, żebyśmy, jeżeli macie Pismo Święte, żebyście otworzyli. Ja od razu go zacytuję, ale chciałbym, żebyście na to słowo patrzyli. To jest pierwszy list świętego Jana, rozdział 3, werset 14. Pierwszy list świętego Jana, rozdział 3, werset 14. Pierwszy Jana 3, 14. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Po czym poznajemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia? Bo miłujemy braci. Bo miłujemy braci. Wiemy, że kiedyś byliśmy w śmierci, przeszliśmy do życia, miłujemy braci. Kto nie potrafi kochać, kto nie miłuje, ciągle jeszcze trwa w śmierci. A Duch Święty przychodząc, odnawiając moje serce, uzdolni mnie do tego, żebym kochał. I ja wiem właśnie po tym, że przeszedłem ze śmierci do życia. I w tym objawia się najbardziej podobieństwo do Boga. I to jest cecha, którą Duch Święty w nas odnawia, bo ona jest w każdym z nas. Nawet kiedy grzech ją przysypia, ale w każdym z nas jest to, że każdy z nas pragnie być zrozumiany, pragnie być kochany. Kiedy nie znaliśmy Pana, kiedy nie znasz Pana i próbujesz zrealizować to pragnienie bycia zrozumianym i kochanym, można się często poranić. I to jest jakby taki kolejny mechanizm, bardzo ważny teraz dla budowania wspólnoty. Kiedy próbowałem o własnych siłach otwierać serce przed innymi, kochać i być kochanym, doświadczając potem ciosów ze strony życia, ciosów ze strony innych grzeszników, którzy mnie zranili, coraz bardziej zamykam serce. Im więcej człowiek jest zraniony i nieuzdrowiony, tym bardziej jest jego serce zamknięte, zamknięte, zamknięte i coraz mniej wpuszcza do swojego wewnętrznego świata. Nie chce dać się poznać z obawy, żeby nikt już nie wszedł i nie podeptał tego, co tam jeszcze w środku zostało. I takie zamykanie się przed innymi jest oznaką właśnie bardzo mocno zranionego serca. A tymczasem Duch Święty chce, budując z nas wspólnotę, byśmy coraz bardziej otwierali nasze serca dla siebie nawzajem. Zobaczcie, teraz chciałbym kilka słów powiedzieć na temat dzielenia. Dlaczego my się dzielimy? Dlaczego co dwa tygodnie mamy grupę dzielenia? Dlaczego to jest takie ważne? Ja gdzieś to kiedyś słyszałem, nie wiem, kto to powiedział, ale ja w tym widzę wielką mądrość, wielką prawdę. Im silniejsze grupy dzielenia, tym silniejsza wspólnota. Im silniejsze grupy dzielenia, tym silniejsza wspólnota, bo jakby to oczywiste, więzi są wtedy silne, to nie jest jakby grupa ludzi anonimowych, tylko rzeczywiście coraz bardziej stajemy się rodziną. I dlaczego dzielenie jest taką właśnie formą budowania? Ponieważ wtedy, kiedy otwieramy swoje serce i próbujemy mówić o swoich uczuciach, o swoich przeżyciach, pokonujemy pewien strach, pokonujemy pewne ryzyko, ćwiczymy się w wyrażaniu sobie nawzajem miłości Chrystusowej. Chcę to się odwołać do doświadczenia każdego z nas. Każdy z nas, kto po raz pierwszy był na grupie dzielenia, doświadczył mniejszego lub większego strachu. Ojej, jak ja mam teraz powiedzieć, coś mam powiedzieć, nie będą się ze mnie śmiali, a jak nawet się nie będą śmiali, ale co oni sobie o mnie pomyślą? Dzielenie się, ono uczy nas wychodzenia z tego takiego wyizolowanego świata, otwierania drzwi swojego serca po to, żeby właśnie innych wpuścić do swojego świata, a jednocześnie uczę się słuchania innych, bo ktoś inny pozwala mi do swojego świata wejść. I nagle ktoś dzieli się ze mną zarówno swoimi radościami, ale także swoimi smutkami. Ktoś dzieli się swoimi trudnościami. Nagle widzę, że myślałem, że wszyscy święci, tylko ja taki grzesznik. A nagle inni też są słabi, inni też są grzesznikami. Nagle mam okazję do ćwiczenia tego, żeby to, co mówi święty Paweł, jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe. Wzajemne dzielenie się jest ćwiczeniem się w miłości, i nawet jeżeli ktoś z was doświadcza takiej trudności, żeby się dzielić na spotkaniu grupy dzielenia, pokonuj to. Proś Ducha Świętego, że dał ci pokonać strach i mów o tym, co przeżywasz. Nie tylko mów o ogólnikach. Pamiętaj, im bardziej siebie odsłonisz,
tym bardziej dasz się pokochać. I tutaj to jest pewne ryzyko i to wymaga pewnego zaufania, że ta grupa ludzi, która dzisiaj, może dla Ciebie jeszcze Twoja grupa dzielenia jest grupą bardziej obcych niż przyjaciół, ale inaczej nic się nie zbuduje i nie pokochacie się nawzajem, jeśli nie pokochamy się nawzajem, jeśli siebie nie poznamy. I tutaj na zakończenie chciałbym tak dla podpowiedzi, jeżeli ktoś chce, może zanotować, będzie to też do odsłuchania w tej konferencji. Pytania, które są jako propozycja do dzielenia po tym temacie, są bardzo ciekawe. Pozwólcie, że je dzisiaj zacytuję, żebyśmy mogli za tydzień na przykład nimi się podzielić. Czy mógłbyś opowiedzieć o tym momencie w Twoim życiu, kiedy czułeś się najbardziej kochany? Zobaczcie, jakie piękne pytanie, ale ono już wymaga pewnego stopnia zaufania. Nie każdemu chcemy opowiedzieć o tym, kiedy czułem się najbardziej kochany. A może trzeba będzie ze smutkiem powiedzieć, wiecie, nigdy się nie czułem w życiu kochany. To jest bardzo ważne pytanie. Chciałbym, żeby ono w nas było. Spróbujcie się nim podzielić. Kolejne pytanie jest jeszcze ciekawsze. Przypomnij sobie sytuację, kiedy okazana przez Ciebie komuś miłość została przezeń przyjęta. Jak się wtedy czułeś? Kiedy Ty okazałeś komuś miłość i ktoś tę miłość przyjął, jak się wtedy czułeś? Kolejne pytanie, równie piękne. Kiedy po raz pierwszy uświadomiłeś sobie, że ktoś Cię kocha? Podziel się swoimi uczuciami, które wówczas doświadczyłeś. Jest propozycja pytań trudnych, nie tylko takich pięknych, ale też trudnych. Czy możesz sobie przypomnieć okres, w którym czułeś, że nie jesteś kochany? Opisz uczucia, jakie Ci wtedy towarzyszyły. Zobaczcie, to są pytania, które pomagają nam, aby wejść głębiej w ten temat i odkryć jakby tę prawdę, że wtedy, jeżeli będę potrafił nazwać swoje uczucia i będę potrafił się tymi uczuciami podzielić z innymi, jest szansa na wykonanie kolejnych kroków po to, żeby uczyć się miłości. Niech to słowo nas będzie w tym tygodniu. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. I w tym tygodniu szczególnie chcę Was zachęcić, każdego z Was. Dziękuj Panu Bogu za to, że przywrócił Ci utraconą godność, że wyprowadził Cię na wolność, że obdarza Cię miłością i uczy Cię kochać, a jednocześnie nie tylko dziękuj, ale prosi Ducha Świętego, żeby nauczył Cię kochać i ufać siostrom i braciom ze wspólnoty. Amen.